10 najważniejszych wydarzeń Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uchwalenie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Konstytucja PRL została uchwalona 22 lipca 1952 roku. Pierwotnie została opracowana według wzoru stalinowskiej Konstytucji Związku Radzieckiego z 1936 roku. Była głównie aktem propagandowym i nie regulowała działania głównego środka władzy politycznej, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, skąd wynikała jej fasadowość. W praktyce konstytucja miała mniejsze znaczenie niż statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który odwoływał się do idei komunistycznej. Konstytucja zrywała poprzez wprowadzenie instytucji Rady Państwa z trójpodziałem władzy. Najwyższa władza należała do Sejmu jako emanencji woli ludu, któremu podporządkowane były inne instytucje, również sądownictwo oraz władza wykonawcza z rządem i Radą Państwa. Na rosyjskiej wersji konstytucji poprawki własnoręcznie naniósł Józef Stalin, ostateczną wersję polskojęzyczną opracował Bolesław Bierut. Konstytucja była nowelizowana aż 24 razy. Proces biskupa Kaczmarka. Sfingowany przez władze komunistyczne proces wytoczony biskupowi kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi oraz czterem osobom w jego kurii rozpoczął się 14 września 1953 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie, któremu przewodniczył Mieczysław Widaj. Oskarżonym postawiono zarzuty utworzenia ośrodka dywersyjno-szpiegowskiego, usiłowania obalenia przemocy ustroju PRL, wrogiej propagandy na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców, a nawet kolaboracji z Niemcami. Pośrednio władze uderzyły także w autorytety kościelne, m.in. kardynała Sapiehę czy kardynała Hlonda, sugerując, że jako zwierzchnicy oskarżonych dopuścili do szkodliwej działalności na rzecz Polski Ludowej. Akt oskarżenia przygotowali m.in. Roman Werfel czy Stanisław Zarakowski. Obrońcą z urzędu był adwokat Marian Bartoń. Na skutek tortur i szykan w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego biskup Kaczmarek wyraził skruchę i odciął się od polityki Watykanu. 22 września 1953 roku biskupa skazano na 12 lat za kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców. Poznański czerwiec, czyli pierwszy strajk generalny w PRL-u. Demonstracje uliczne, które miały miejsce w końcu czerwca 1956 roku w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako wypadki czerwcowe. Obecnie przez część historyków i uczestników czerwca 1956 wydarzenia te określane są poznańskim buntem bądź poznańską rewoltą. Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca w zakładach przemysłu metalowego w Poznaniu i przerodził się w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw władzy. Stłumiony przez liczące ponad 10 tysięcy żołnierzy oddziału Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem wywodzącego się z Armii Czerwonej generała Stanisława Popławskiego. W 2006 roku dr Łukasz Jastrząb ogłosił zweryfikowaną listę 57 zabitych i zmarłych w wyniku odniesionych ran. Jego badania potwierdził w 2007 roku Instytut Pamięci Narodowej, który ponadto uzupełnił listę Łukasza Jastrząba o nazwisko Andrzeja Styperka, zmarłego w 1964 roku w wyniku postrzału kręgosłupa, do którego doszło w czerwcu 1956 roku. Odwilż październikowa. Była to zmiana polityki wewnętrznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, rządzącej monopartyjnie w Polsce, związana z wydarzeniami, które miały miejsce w Poznaniu w czerwcu. Ogólnie odwilż była następstwem śmierci Stalina, który już nie mógł wpływać na rządy w Polsce i związanych z tym zmian w Związku Radzieckim, ujawnieniem tajnego referatu Chruszczowa na temat stalinowskich zbrodni wygłoszonego w 1956 roku, czy śmierci Bolesława Bieruta, który też nareszcie nie mógł ingerować w polskie wydarzenia. Aby trochę zyskać przychylności ludu i pokazać, że się odcina od Związku Radzieckiego, a Polska Ludowa będzie państwem ludowym, ale niezależnym, dokonano o kilku bardzo istotnych propagandowych zmian. Na przykład zmieniono nazwę miasta ze Stalinogród
na Katowice, czyli przywrócono właściwie poprzednią nazwę. Również usunięto z nazwy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie nazwisko Stalina. Ponadto wybudowano pomnik upamięci żołnierzy Armii Krajowej, czy też zmieniono nazwę Placu Wareckiego na Plac Powstańców Warszawy. Ponadto zwolniono z więzienia Stefana Wyszyńskiego, odbyły się procesy niektórych zbrodniarzy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zlikwidowano sklepy przeznaczone tylko dla elity partyjnej, czy też reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego. Przy tym nastąpiły zmiany kadrowe w wojsku, zwolniono 32 oficerów związanych wcześniej z Armią Czerwoną. W kinematografii zezwolono na tworzenie dzieł pozbawionych propagandy komunistycznej, co pozwoliło m.in. na powstanie filmów czarnej serii Polskiego Dokumentu, jak i wyświetlanie w kinach filmów niezwiązanych z estetyką socrealizmu. Marzec 68. Na początku lat 60. zaczęły się kształtować antysemickie ruchy. Funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie ukrywali poglądów antysemickich. Żydokomuna jest mitem. Komuniści byli antysemitami. Tak samo jak Niemcy. Tylko że Stalin chciał wykorzystać Żydów do walki z Niemcami. A gdy Niemcy przestali być zagrożeniem, tak również komuniści rozpoczęli wielką nagonkę. Antysemityzm w Polsce przybrał jeszcze bardziej na sile w 1967 roku, gdy wybuchła wojna izraelsko-arabska. Izraelici byli kapitalistami, Arabowie byli komunistami i Polska jako państwo komunistyczne wspierało Arabów. Związek Radziecki zaś otwarcie potępił Izrael i zerwał z nim stosunki dyplomatyczne. Tak samo postąpiły władze polskie 12 czerwca. Nastroje wrogie Żydom pojawiły się w kręgach partyjnych, wojskowych i milicyjnych, również wśród podporządkowanych katolików skupionych wokół stowarzyszenia PAX. PAX był taką organizacją katolicką, ale współpracującą z komunistami. Ich przewodniczący był Piasecki, wcześniej jeden z czołowych przywódców Falangi. To właśnie od tych wydarzeń, a właściwie do 1969 roku, Polska była postrzegana jako jedno z czołowych antysemickich państw. W maju 1969 roku Zgromadzenie Doradcze Rady Europy przyjęło rezolucję potępiającą antysemityzm. W dokumencie domagano się także zaprzestania prowadzenia nagonki antysemickiej w Polsce oraz przywrócenia praw Żydom. W wyniku marca 1968 pojawiło się nowe pokolenie, które doświadczyło totalitarnego ustroju komunistycznego. Uczestnicy wydarzeń odegrali istotną rolę we wszystkich ruchach opozycyjnych wobec Polski Ludowej. Protesty studenckie, które wtedy pojawiały się w Polsce, cieszyły się olbrzymią sympatią Czechosłowacji. Na wielu uczelniach przyjęto rezolucje solidarnościowe. Podczas dożynek, które odbywały się w 1968 roku na Stadionie Dziesięciolecia, Ryszard Siwiec dokonał samospalenia w proteście przeciwko interwencji w Czechosłowacji, czyli ataku wojsk polskich, aby obronić komunizm na Czechosłowacji, co również było częścią marca 1968 roku. Przed marcem 1968 roku młodzież starała się włączyć w życie polityczne Polski. Powstawały kluby dyskusyjne. Pomimo nakazu rozwiązania klubów, młodzi ludzie nadal aktywnie działali. W połowie lat 60. pojawiło się tzw. środowisko komandosów skupiające wokół siebie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Regularnie oni pojawiali się na zebraniach organizowanych przez młodych komunistów, podczas których zadawali kłopotliwe pytania i wygłaszali kontrowersyjne opinie. Władza krytykowała działalność komandosów, zarzucając jej członkom wysoki status materialny i żydowskie pochodzenie. W prasie nazywano studentów bananową młodzieżą. Obok studentów swoje niezadowolenie wyrażali także intelektualiści, którzy protestowali przeciwko cenzurze, nasilającym się represjom wobec pisarzy oraz ograniczaniu nakładów na kulturę. W listopadzie 1967 roku przypadła 50. rocznica wybuchu rewolucji październikowej. Z tego powodu w Polsce rozpoczęto przygotowania do szeregu imprez masowych. Dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, Kazimierz Dejmek, zdecydował się wystawić w nowoczesnej inscenizacji Dziady Adama Mickiewicza. Spektakl nie spodobał się władzom PZPR, w związku z czym zakazano drukowania pozytywnych recenzji. Już po pierwszym przedstawieniu pojawiły się spory na temat antyradzieckiej wymowy. W 1967 roku kierownik Wydziału Kultury PZPR, Wincenty Kraś, zarzucił Dziadom Dejmka szkodliwość polityczną i tendencyjny charakter. Był to oczywiście przejaw cenzury politycznej. Władysław Gomułka oświadczył, że Dziady wbijają nóż w plecy przyjaźni polsko-radzieckiej. Tak to wyglądało w
Polsce. Dajcie znać, czy chcecie na historii taki długi odcinek, na przykład godzinny czy dwugodzinny, w którym byśmy omówili cały PRL od A do Z, a w przyszłości może na archiwum historycznym rozwinąłbym to materiały filmowe, archiwalne i uzupełnił odpowiednimi filmami. Dzięki za obejrzenie do końca, kolejna piątka w następnym odcinku. Ponieważ temat jest dość rozbudowany i nie ma sensu rozciągać tego w jednym filmie na pół godziny na przykład. Także dzięki, że zostaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!